Dyrektywa o ochronie sygnalistów wskazuje na konieczność wprowadzenia oraz stosowania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych sygnalistów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w przypadku dokonywania przez nich zgłoszeń w przedmiocie zidentyfikowanych naruszeń dojdzie do przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej. Aby zatem zabezpieczyć osobę zgłaszającą przed stosowaniem w stosunku do niej działań odwetowych, jak też zapewnić przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznym stało się uregulowanie kwestii związanych z odpowiednim zabezpieczeniem danych osobowych sygnalisty. Na powyższe wskazuje motyw 76, który nakazuje, aby organy dysponowały odpowiednimi procedurami ochrony w zakresie przetwarzania zgłoszeń i ochrony danych osobowych osób, o których mowa w tych zgłoszeniach. Takie procedury powinny zapewnić ochronę tożsamości każdej osoby dokonującej zgłoszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu, np. świadków lub współpracowników na wszystkich etapach procedury. Jednym ze sposobów ochrony tożsamości sygnalisty jest zachowanie w poufności jego danych, które zostały pozyskane na skutek dokonania zgłoszenia. Wyjątkiem od powyższej zasady, na jaki w pierwszej kolejności wskazuje dyrektywa, jest uzyskanie zgody sygnalistę na ujawnienie jego danych osobowych, bądź innych informacji, które pozwolą ustalić tożsamość osoby zgłaszającej. Odpowiada to treści artykułu 16 ust. 1 dyrektywy o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, by tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona bez wyraźnej zgody tej osoby. Należy zatem stwierdzić, że w przypadku braku uzyskania powyższej zgody, dane osobowe osoby zgłaszającej bądź inne dane umożliwiające identyfikację co do zasady winny w dalszym ciągu pozostawać poufne. Według ostatnich projektów ustaw, to pracodawca będzie podejmował decyzję, czy będzie przyjmował anonimowe zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa. Oczywistym jest, że pracodawca, który nie zdecyduje się na przyjmowanie anonimowych zgłoszeń, nie będzie ich rozpatrywał. Projekty ustaw oraz sama dyrektywa dopuszcza stosowanie różnych kanałów komunikacji służących do zgłaszania nieprawidłowości. Kanały komunikacji mogą mieć formę ustną, pisemną lub elektroniczną. Jednak każde zgłoszenie za pośrednictwem tych kanałów musi być dokładnie udokumentowane. Już dziś na rynku istnieją kanały zgłoszeń umożliwiające przyjmowanie anonimowych zgłoszeń, ale również precyzyjne dokumentowanie zgłoszenia, kontakt z sygnalistą, w tym poinformowanie go o dalszych decyzjach przy pełnym zachowaniu jego anonimowości.